Gdzie ten mój kochaniutki? Gdzie on? A jest! Cześć! Hello, Hello! kochanie, to już 3 lata. Trzy Głośniej! lata, kochanie, Głośniej! głośniej. No 3 lata cały czas mi kochaniutka mówi głośniej, głośniej. W lesie jesteśmy. Acz! W lesie jesteśmy, tak. To już 3 lata, kochani. Witamy Was serdecznie. Witamy. Wita kochaniutki. I wita kochaniutka. 3 lata temu to byliśmy w lesie. Tak. Nie wiedzieliśmy co, jak. Jak to będzie wyglądać? Teraz po tych 3 latach wiemy dość dużo. Wiemy, że nasza decyzja o podróżowaniu spowodowała wiele, wiele Zawirowań namieszało się jak w tym lesie. przyjaciół przybyło, subskrybentów przybyło. Rodzina Ubyłe! odwróciła się od nas, kochani. Takie są realia. Takie realia. Ale o tym to później. Bo nas teraz komary tutaj chcą zjeść. I chodźmy do środka na kawkę. Zapraszamy Was na małą kawkę. To idziemy. A witam kochanie wszystkich. Dzisiaj jestem sam. Jak widzicie, kochaniutkiej nie ma. No, do końca już nie będzie jej tutaj dzisiaj. Dzisiaj ona sobie gdzieś tam poszła pobiegać. A z mojej strony chcę odpowiedzieć Wam na pytania, które zadajecie i od razu podziękować za całą masę, mnóstwo wiadomości, które wysyłacie do nas, listów, maili. Kochani, przez długi czas nie pojawialiśmy się w ogóle na kanale. Powód, no, dość prosty. Jesień okazała się bardzo fatalna, jeżeli chodzi o stan zdrowia, mój stan zdrowia. Kochaniutkaś myślała, że będzie musiała co nieco zmienić plany na przyszłość i nie jeździć już ze mną, a raczej mnie odwiedzać. I to odwiedzać w takim miejscu, gdzie już byś nie pogadała ze mną tak bezpośrednio. Kochanie, no niestety, zdrowie to jest podstawa. Żeby sobie gdzieś tam pofikać, pojeździć po świecie, trzeba być w miarę zdrowym, dyspozycyjnym. Jesień i zima okazała się dla mnie fatalna, kochani. To był potężny dół, ja już w zasadzie, jak to się mówi, byłem po spisaniu testamentu. A o testamentach będzie mowa troszeczkę później. Jak widzicie, sytuacja się nieco poprawiła. Wróciło mi troszeczkę kondycji. Może dzięki, i tu pozdrawiam swojego lekarza. Mam naprawdę fantastycznego pana doktora, kardiologa. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo ja nie chcę, żeby to była jakaś tam reklama kogokolwiek. Kardiolog, który się zajął mną, doprowadził tego stanu, jaki teraz widzicie. Jestem w miarę dyspozycyjny. Rozmawiam z wami. Jestem w stanie usprawiedliwić się z nieobecności, kochani, dość długiej. No to przecież to widać. Filmów nie było, nie było kochaniutkich. Wracamy. Wracamy, no może nie tak do końca tak burzliwie jak 3 lata temu, bo jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, 3 lata temu ten kanał powstał. Powstał w momencie, kiedy ja kończyłem 60 lat. No, kochaniutkiej brakowało jeszcze rok. Kochani, i co przez te 3 lata? Co przez te 3 lata żeśmy uzyskali? No, myśmy zwiedzili troszeczkę północy, dlatego północ, bo jest tam naprawdę pięknie. Są naprawdę fantastyczne miejsca. Poza tym, znowu to taki troszeczkę przymus. Latem, czym bliżej południa, tym gorzej ja się czuję, tym jest fatalnie ze mną. To jest człowiek, który jest chory na POHP. Gdzie, kochani, w Polsce jest takich ludzi w podobnym stanie bardzo dużo. Ludzi chorych w ogóle na POHP prawdopodobnie jest w Polsce powyżej 2 milionów.
I ja mam gorącą prośbę dla tych, którzy mają u siebie jakieś takie dolegliwości i nie dbają o swoje zdrowie, bo gdy zrobi się to za późno, jest naprawdę ciężko później. Tak jak zapewne niektórzy pamiętają, często widzicie mnie w filmikach z tego typu wąsami. To nawet kiedyś ktoś napisał, żebym te wąsy wyciągnął, nie szpanował. Kochani, one nie są dla szpanu. To nie są wąsy szlachcica. To nie są wąsy do szpanowania. Te wąsy podają mi tren. I gdy brakuje mi trenu, już nie mówmy o saturacjach, nie wnikajmy w medyczne jakieś tam teorie ilości trenu we krwi i tak dalej. No nie, nie. Tren jest podstawą, żeby funkcjonować, żyć. Wtedy, gdy go brakuje, zaczynają się kłopoty. Zaczyna się wygłupiać serce, ono zaczyna przejmować za dużo obowiązków. No i powoduje to wiele takich różnych dolegliwości. Ktoś kiedyś powiedział, napisał w komentarzach, to nie jeden raz, kochaniotki powinno się odchudzić i tak dalej, kochani. To jest troszeczkę inaczej. To jest troszeczkę inaczej. Wtedy, kiedy pada krążenie, wtedy organizm zaczyna zabezpieczać się. Jak się zabezpiecza? Zaczyna kumulować krew w wątrobie. Zaczyna wywalać taki zasobnik wątroba, zaczyna ten zasobnik wywalać. Zauważyliście, masę mężczyzn ma brzuszki. To nie są brzuszki piwne, kochani. To nie jest po to, żeby tu sobie kufel postawić. To jest po prostu wtedy, gdy zaczynają się kłopoty z krążeniem. Mężczyźni, szczególnie u nas w Polsce, najwięcej problemów mają z krążeniem, z sercem. To nie dlatego, że serce oddali swoim żonom. Nie, nie. Serce to jest kawał fraku, to jest mięsień, to nie tutaj, to nie tu jest jakieś oddanie, jakieś uczucie, jakaś miłość. Tu, kochani, tu, w głowie to siedzi. W wypadku moim, jak ktoś mówi, kochaniutki się spas, gruby i tak dalej, no mnie to nie obraża, kochani, mnie to nie obraża. Po prostu ten ktoś jest nieuświadomiony, no trudno wymagać, żeby ludzie wiedzieli, znali każdą branżę, ale dobra, nie o tym, nie o tym. Trzy lata takiej trochę można powiedzieć beztroski, podróżowanie, bo to już nie było jakieś takie zwykłe kamperowanie. My jesteśmy już z kochaniutką podróżnikami, my już jesteśmy niejako ambasadorami Polski. My już pokazujemy, że Polacy mogą być normalni, nie muszą być jacyś natarczywi i tak dalej, bo opinie były przeróżne, że tu nas lubią, tam nas nie lubią. Kochani, wszędzie nas lubią. Jakże i pojedziemy, nie stanowimy jakiegoś zagrożenia, nie stanowimy jakiegoś problemu, wszędzie nas lubią. Znamy takie kraje bardzo dobrze, przez ten czas żeśmy poznali Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię, kochani, Dania, Niemcy żeśmy zwiedzali. Kochani, północne kraje, one są specyficzne. Oni są niejako zamknięci od siebie, dlatego że w większości przypadków sąsiad do sąsiada ma daleko. Z tym, że nawet gdzieś tam, gdzieś w krzakach, gdzieś w jakiejś, jak to się mówi, w lesie, gdzieś w bagnach i znajdziecie domek, mieszka jakiś sobie Fin, Norwek, jakiś Rapończyk. Fantastyczne miejsca, miłe miejsca. Dużo ciekawych ludzi, dużo ciekawych spotkań. Myśmy znów przeżyli i w dalszym ciągu nas tam ciągnie. Lada moment wyjeżdżamy. Cieszymy się, że kolejny rok jestem w stanie z kochaniutką pojechać. Kochaniutka, ona się niecierpliwie, ona tupie z nóżki na nóżkę, przeskakuje, bo kochani, no sama już nie będzie tak podróżować. A chcę jeszcze jak najdłużej, ażebyśmy razem mogli spokojnie zwiedzać te miejsca. Fantastyczne miejsca. Przez te trzy lata jedyną rzeczą, którą negatywnie odczuwamy, to nasza radość spowodowała odwrócenie się naszych bliskich od nas. Nie wiem, czy poczuli jakieś zagrożenie, czy po prostu, nie wiem, może to, że no, te wyjazdy one kosztują. Ale kochani, my nie chcemy od kogoś pieniędzy na te wyjazdy. Niejako wy nam trochę pomagacie w tych wyjazdach, bo pojawiają się tu reklamki, troszeczkę jakiś tam groszik spada od YouTube'a i za to dziękujemy wam szczerze, bo te pieniążki one są nam potrzebne właśnie na te wyjazdy. I czym więcej subskrybujecie, czym więcej oglądacie, tym więcej tych pieniążków jest. To nie są jakieś tam kolosalne kwoty, ale one są, kochani, one są i one nam
budują tą przyszłość. Dziękujemy osobom, które nas wspierają. Nawet mieliśmy takie przypadki, że dostawaliśmy od naszych, od was, od widzów, kochani, pieniądze tylko po to, żebyśmy mogli więcej wam pokazywać rzeczy, więcej pokazywać tych miejsc na świecie. Kochani, ja wiem, że część naszych widzów, część was, to są ludzie, którzy już nie będą w stanie wyjść nawet z mieszkania, bo dla przeciętnego, chorego już w tym stadium POHP, w tym poważnym, kochani, wyjście nawet z mieszkania jest problemem. Ja na ten sezon już nie będę się poruszał tak jak jeszcze w poprzednim sezonie, że jeszcze gdzieś tam przeszedłem, że jeszcze zdobyłem jakąś górkę. To były góreczki, pagórki, ale zdobyłem górę Sanę, zdobyłem. Kochani, to była, nie wiem, miała na kilkaset metrów ma wysokości. W tym roku już będę wspomagał się wózkiem, takim inwalidzkim na akumulatorki. Będę wspomagał się zwykłym wózkiem inwalidzkim, który mam z NZ-u dofinansowania, kochani. To pomoże na to, żebym jeszcze był jakiś taki w miarę mobilny. Ten sezon będzie troszeczkę inny. Postaramy się wam go pokazać jak najbardziej, rzeczywiście. Kochani, jeżeli chodzi o to odwrócenie się rodziny, no niestety, no tak bywa. U nas najbliższe osoby odwróciły się od nas. Mało tego, zaczęły jakieś takie dziwne posunięcia robić, jakieś chaotyczne podziały rzeczy, które my jeszcze jesteśmy ciepli z kochaniutką. Jeszcze ta skóra na nas jest ciepła, jeszcze rośnie, jeszcze sieść. I tak przykro jest, gdy za twojego życia ktoś już zaczyna się dzielić czymś. No dobra, mniejsza już, kochani, o to. Dobra, chce rodzina się boczyć, to się boczy. Na to nie zwracamy uwagi, kochani. To, co mieliśmy w życiu zrobić, tośmy zrobili. Jak zapewne pamiętacie, 3 lata temu, nawet ten ostatni dzień, kiedy wyjeżdżaliśmy już pierwszy raz, to był Dzień Dziecka. Dzień Dziecka, dzień szczególny, bo kochaniutki się tu urodziły, zawsze jest dzieckiem. Odwiedziliśmy jedną z naszych córek. No, kochani, przez te 3 lata ani ja, ani kochaniutka nie miała żadnych życzeń, żadnej takich, to nie powiedzmy dowodów, jakiejś takiej wdzięczności. No dzieci mają już ponad 30 lat, kochani, to no raczej na ten dzień matki, na urodziny, na jakieś takie święta powinny być jakieś życzliwe życzenia, jakiś upominek, no symboliczne. Ale mniejsza o to, nie było tego przez 3 lata, nie było, kochani, nawet wtedy, kiedy w ciężkim stanie byłem w szpitalu. Kiedy były dwie możliwości, albo wyjdzie normalnymi drzwiami, albo go wywiozą tymi drzwiami koło kotłowni i tak dalej. Kochani, nie było nikogo poza, no jedno, no ja nie będę tutaj teraz dzielił, lepiej, gorzej. I tak, fakt, syn nasz, on non stop dba o to, żebyśmy mogli realizować swoje marzenia. I żebyśmy mogli realizować to, co nam się, no niejako, jak to się mówi, ten spokój, bo już po 60 roku życia się należy. A żeby można było sobie we dwoje, z twoją partnerką, swoją żoną, coś realizować, coś przeżyć, kochani. Nie można całe życie tylko wychowywać dzieci, a później co? A później wychowywać wnuki, kochani. Ja rozumiem. Ja nie będę mówił źle na temat tych, którzy poświęcają swój czas po 60, czy tam w jakimś tam roku życia wnukom, kochani. Ja uważam, że wychowywanie wnuków, pomaganie, to jest wybór każdego z nas. My na to na pewno się nigdy nie zdecydujemy tylko dlatego, że u nas wychowywanie wnuków naszym zdaniem jest błędem, jest czymś, co wpłynie bardzo źle, bo często, kochani, dziadkowie, do dziadków mam takie pytanie. Dziadkowie, powiedzcie mi szczerze, czy pozwalaliście swoim dzieciom na to, co pozwalacie teraz robić swoim wnukom? To jest zasadnicze pytanie. Zastanówcie się, czy będąc kiedyś o wiele młodszym, mając swoje dzieci, pozwalaliście im na pewnego rodzaju różnego wybryki, różne postępowanie, na te, które dzisiaj pozwalacie robić wnukom? Kochani, zastanówcie się. Ale już mniejsza o to. My z kochaniutką wybraliśmy taką drogę,
Kosztowała nas ta droga drogo. Nie. Nie chodzi o pieniądze. Drogo uczuciowo. Poznaliśmy to, że ktoś nagle może się odwrócić od ciebie. I jest to osoba bliska. Jest ci przykro, że ta osoba bliska wraca się od ciebie. Tylko i wyłącznie dlatego, że widzi na twoich ustach uśmiech. Szczęście. Myśmy wyjeżdżając nie wiedzieli, co nas spotka tam gdzieś w różnych krajach. Często korzystaliśmy, w większości korzystamy w ogóle w tych wyjazdach z miejsc dzikich. Często staramy się, by to było jak najtaniej. Kochani, zostało w nas taka posocjalistyczna żyłka. Nie jesteśmy szczodrzy dla siebie. Oszczędzamy sami na siebie. To jest takie coś, dzielenie włosa na... No iż każdy wie, o co chodzi. Kochani, no niestety, no tak się skończyło. Dobra. Pozostaliśmy z kochaniutką. Nie liczymy już teraz na żadne życzenia od rodziny. Okej, okay, nie ma sprawy. I to, kochani, najbliższa, dalsza, w zasadzie cała rodzina, a często i dawni przyjaciele też się odwrócili. Często nie zatrzymują się. Na ostatnio miała taka sytuacja, gdzie jeden z moich kuzynów przyjeżdżał obok, gdzie ja z kochaniutką jechałem, ja jechałem na wózku inwalidzki, kochaniutka na rowerku. Kochani, nie zatrzymał się. No ja bym nie mógł, jak ja bym widział kogoś z moich bliskich, kuzyna, przyjaciela, nagle go widzę na wózku, nie mógłbym się nie zatrzymać, nie spytać się co i tak dalej, dlaczego, co się dzieje, jakieś może pomoc, jakieś wsparcie. Kochani, jakieś ciepło jest potrzebne. Nie. Także, no już nie to bywa. Kochani, ja widzę po tym, co piszecie. W większości są to bardzo pozytywne porady, są bardzo pozytywne życzenia. Czasami się zdarzy ktoś to napisze, że tam kochanie łódki tam pozjadą wszystkie. No nie pozjadałem żadnych umysłów, mądrości. Kochani, ja po prostu mówię to z doświadczenia życiowego, to co przeżyłem. Nieładnie jak ktoś tam pisze, bo to są grubasy, bo to są tacy i tak inni. Ktoś, kto nas obraża, pisząc gdzieś tam pod firmami. Kochani, my się nie lansujemy, to nie jest lansowanie. Te filmiki są po to, ażeby pokazać innym, że można żyć i w takim stanie. To nie jest po to, żeby ktoś się użalał. I tu, kochani, pamiętajcie, nie użalajcie się nad nami. Każda informacja, że coś jest złe, coś się źle dzieje, to nie jest po to, żeby się ktoś nade mną użalał, czy nad kochaniutką, czy nad tym, cośmy zrobili. Ci, co nam widzieli filmiki z pierwszym naszym kamperem, ktoś, kto nam sprzedał tego kampera, oszukał nas. To nie, to informacja, którą myśmy zrobili w filmiku, 3 odcinki były, jak kupić kampera, żeby nie dać się oszukać, to nie było po to, ażeby się użalać nad sobą. To było po to, ażeby ktoś nie popełnił tego błędu. Dlatego też jeszcze raz tu, w tym momencie mówię wam, że jeżeli rozpoczniecie takie realizowanie jakichś marzeń swoich, musicie pamiętać o tym, że idzie zagrożenie pewne. No, nie każdy to będzie tolerował z waszego otoczenia. U nas padały takie informacje od najbliższych osób. Bójcie się Boga, jak możecie wydawać pieniądze na byle co. No kochani, to są nasze emeryturki. Wypracowane. I na co wydajemy? To nie powinno to interesować nawet najbliższe osoby, nawet dzieci. No dzieci też nie powinny żądać czegoś w większości, gdy już mają po 30 parę lat, kochani. No, no bądźmy troszeczkę poważni. I ja rozumiem, że społeczeństwo polskie jest takie, że rodzice całe życie pracują po to, żeby dzieciom było lżej. Rozumiem to, ale są pewne granice. Ja wiem, że czym bardziej na wschód, tym jest to bardziej widoczne. Kiedyś miałem taką sytuację właśnie na wschód od Polski, na Białorusi. Jest tam taka tradycja, którą nie do końca, a właściwie w większości nie popieram. Osoba starsza, już na emeryturze, idzie mieszkać na starość na tak zwane dacze. No ja myślałem, na dacze to znaczy, że na jakaś willa, czy tam jakiś ładny domek.
I kiedyś tam te dacze ich zobaczyłem. Po prostu na ogródek działkowy. Opuszczają budynek mieszkalny gdzieś w roku, a idą mieszkać na ogródek działkowy do altany. Czasami ta altana, nie wiem, no w zimie. Ja wiem, że czym bardziej na wschód ludzie są bardziej odporni na zimno, ale też są pewne granice. No u nas kiedyś była taka moda. Każdy budował dom dla siebie i dla dzieci, bo dzieci teraz się to zmieniło. Kilka milionów dzieci wyjechało w świat. Kilka milionów w Polsce buduje swoje własne domy według swoich pomysłów. Żyją, funkcjonują tak jak chcą. No, w naszej sytuacji, kochani, myśmy zdecydowali tak, nie inaczej. 60 plus, doszliśmy do wniosku, przyszła pora na to, żebyśmy się nawzajem z kochanką cieszyli z życia, szli do przodu i zabierali co niektórych z was. Tych, którzy chcą. I tym miłym akcentem, kochani, zakończymy dzisiejszy odcinek bez kochaniutkiej. Kochani, dziękujemy za to, że nas odwiedzacie. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pytania, proszę piszcie. Jeżeli chcecie więcej informacji, nie ma sprawy. Kochani, postaramy się jak najwięcej wam pokazać, powiedzieć, bo naprawdę część, tylko maleńki część materiału się pojawia gdzieś w tych filmikach. Dużo rzeczy unikamy, nie mówimy, a dzisiaj stałem się taki troszeczkę bardziej wylewny. Może za to kochaniutka mnie później zjedzie, ale uważam, że no, przyszła ta pora, żeby przyznać się śmiało, że jeszcze miesiąc temu to ja się czułem już taki prawie jedną drogą, byłem w grobie. Przyznać się do tego, że no, ciężko mi jest, bo no, najbliższa rodzina nie toleruje tego, co robimy, wręcz się od nas odwróciła, nie utrzymuje żadnego kontaktu i nie chce utrzymywać kontaktu, kochani. A tak poza tym, to ściskamy was i dajmy sobie następnym odcinkach więcej optymizmu, więcej uśmiechu, kochani, i krótkie nasze kochaniutkich bajo.